Dance Show Płośnica 2019, w ramach którego odbył się pokaz grup tanecznych i pokazy solówek, już za nami. Nieprzypadkowo to ogromne wydarzenie odbyło się 28 kwietnia, czyli w Międzynarodowym Dniu Tańca. Znajdujemy się w gminie Płośnica, na sali gimnastycznej. Odbył się przed chwileczką Dance Show, po raz trzeci. Gościli się bardzo dużo grup. Poziom bardzo wyrównany, były grupy bardzo silne. Ale co chciałem powiedzieć, dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Tańca i w tym dniu właśnie ten show dance odbył się w Płośnicy. Wszystkim serdecznie gratuluję i dziękuję za to, że przyjechali do nas po raz kolejny. Mam nadzieję, że impreza się wszystkim podobała, no a jury, które Państwo zobaczą pewnie, szkoda, że Państwo nie przyjechali. Zapraszam za rok. A w jury już po raz trzeci zasiadła Marta Chudzyńska, stypendystka College of Sport and Performing w Danii, absolwentka szkoły baletowej w Warszawie i szkoły tańca współczesnego w Berlinie. Byłam dzisiaj sędzią na Dance Show Płośnica, to już mój trzeci raz i muszę przyznać, że z każdym rokiem poziom staje się coraz lepszy i ogromnie cieszę się, że w dzieciach jest taki duży entuzjazm, że chcą tańczyć, że ta sztuka... Że to im się podoba, że mają motywację do tego, żeby tańczyć i trzymam kciuki za dalszy rozwój. I super też, że w takim małym mieście jest konkurs taneczny, także cieszę się, że mogłam tu być, gratuluję i życzę sukcesów. Młodzież oceniała również znana wszystkim miłośnikom tańca Anna Głogowska, tancerka oraz prezenterka telewizyjna, uczestniczka i gospodyni tańca z gwiazdami, posiadająca klasę taneczną S w tańcach latynoamerykańskich i standardowych. Będę wracała z Płośnicy pełna wrażeń.
naprawdę uśmiechnięta bardzo, bardzo szeroko i dumna w ogóle i z organizatorów, którzy potrafią zorganizować nie pierwszy raz takie dance show, którzy potrafią mieszkańcom tyle radości przynieść. Publiczność szalała, naprawdę, dopingowała, to było takie miłe. Do tego taniec, który się rozwija tutaj tak prężnie. I dla mnie to jest serce rośnie. To jest coś, co powinno się naprawdę wielkimi brawami nagrodzić. Jak zwykle, i muszę tutaj to powiedzieć, jak zwykle najmniej mówiło się tu o organizatorach, a to pani dyrektor i jej zastępczyni naprawdę chyba się najmocniej tutaj dzisiaj namęczyły, żeby wszystkich nas zebrać. I dzięki którym mogliśmy razem spędzić ten dzień dla nas wyjątkowy, bo dzisiaj jest święto tańca. Z roku na rok Płośnickie Dance Show rozrasta się, a jego ranga wzrasta. Tancerzy, solistów i grup tanecznych jest tu za każdym razem więcej, a zasięg powiększa się o kolejne miasta, a nawet województwa. Już nie możemy się doczekać kolejnego wielkiego święta tańca w Płośnicy.